Witam serdecznie, z tej strony Damian Stelmach. W dzisiejszym, dziewiątym już odcinku z serii Ubuntu Server przyjrzymy się funkcjonalnościom kluczy SSH. Wyjaśnimy, czym są nowe klucze, a także dokonamy konfiguracji serwera Ubuntu, umożliwiającej logowanie do systemu za pomocą takiego klucza bez konieczności podawania hasła. Temat nie jest szczególnie nowy, klucze SSH stosuje się z powodzeniem od dawna, tak więc wydaje mi się, że warto go nieco przybliżyć. Kolejny raz partnerem odcinka z serii Ubuntu Server jest firma NordVPN, oferująca usługę tworzącą dla nas bezpieczny, szyfrowany tunel, umożliwiając przy tym m.in. zmianę lokalizacji, z jakiej łączymy się z siecią. Nord to potentat na rynku usług VPN, z których korzysta obecnie wiele milionów użytkowników na całym świecie, obsługiwanych przez tysiące serwerów Norda. Korzystanie z usługi umożliwia dostępna na wielu systemach i łatwa w obsłudze aplikacja. Na jednym koncie można ustanowić aż do sześciu jednoczesnych tunelowanych połączeń. Sama aplikacja oferuje również nowoczesną ochronę przed zagrożeniami w sieci. Uruchomienie z jej poziomu funkcji Thread Protection pozwoli w bardziej bezpieczny sposób przeglądać zasoby w sieci, w tym blokować natarczywe reklamy czy przekierowania na złośliwe strony. Co ważne, funkcjonalność działa nawet jeżeli połączenie VPN nie jest w aplikacji aktywne. W ostatnim czasie Nord poszerzył swoją ofertę, udostępniając klientom usługę VPN również w pakiecie z wieloplatformowym, zaawansowanym menadżerem haseł, a także miejscem na dane w chmurze. Jeśli ktoś z Was byłby zainteresowany posiadaniem VPN-a lub też całego pakietu usług, no to firma przygotowała specjalnie dla widzów naszego kanału kod promocyjny. Wystarczy udać się pod adres nordvpn.com, prawy slash pasja -informatyki. Tam uzyskacie zniżkę na dwuletni plan, no i dodatkowo dzięki promocji jeden miesiąc gratis. Nasz kod promocyjny do koszyka to pasja informatyki pisane łącznie. Wszelkie info oraz linki znajdziecie w opisie filmu, no i w podpiętym na dole komentarzu. Fragment sponsorowany już za nami, możemy przystąpić do pracy. Klucze SSH, a właściwie klucze, bo każda konfiguracja wymaga do działania dwóch kluczy, wykorzystywane są w informatyce m.in. do uwierzytelniania użytkowników chcących uzyskać dostęp do dowolnej usługi czy systemu. Obecnie wiele aplikacji, no i rzecz na systemów operacyjnych pozwala na wykorzystanie tej metody logowania. Ogólna zasada działania jest dość prosta. Za pomocą odpowiedniego oprogramowania, najczęściej na komputerze, z którego chcemy się ze zdalnym systemem łączyć, generujemy parę kluczy. Klucz publiczny oraz klucz prywatny. Klucz publiczny kopiowany jest do systemu w ramach którego chcemy dostęp skonfigurować. Klucz prywatny natomiast zostaje na kompie, z którego chcemy się zdalnie do systemu łączyć. Proces uwierzytelniania z wykorzystaniem kluczy polega na tym, iż serwer w odpowiedzi na próbę uwierzytelnienia wysyła zaszyfrowany przez swój klucz publiczny losowo wygenerowany ciąg znaków do klienta, który ciąg ten musi odszyfrować. Może to zrobić jedynie wówczas, kiedy posiada powiązany z kluczem publicznym klucz prywatny. Bez właściwego klucza prywatnego odszyfrowanie wiadomości przesłanej przez serwer nie będzie możliwe. Następnie klient przesyła do serwera potwierdzenie odszyfrowania wiadomości swoim kluczem prywatnym, na w konsekwencji użytkownik, który kluczem się posługuje, zostaje zalogowany. Ten klucz prywatny dla systemu docelowego jest informacją, że jesteśmy tym, za kogo się podajemy, a dzięki temu nie jest wymagane podawanie dodatkowych poświadczeń, np. hasła. Klucze jako cyfrowe poświadczenia sprawdzają się zdecydowanie lepiej aniżeli hasła, no bo te stosunkowo jest łatwo wykraść no i złamać, nawet jeżeli przechowywane są w postaci haszy, a nie plain tekstem. Klucz pod warunkiem, że jest właściwie zabezpieczony i przechowywany, to metoda uwierzytelniania zdecydowanie wygodniejsza no i bezpieczniejsza. Jeżeli do logowania wykorzystujemy hasła, to potencjalny atakujący może próbować na przykład ataków Brute Force na nasz serwer celem odgadnięcia hasła. Przy kluczach taki problem nie występuje. Ok, tyle wstępu. Nie będziemy zajmować się dzisiaj głęboką teorią i zasadą działania samych mechanizmów, bo nie jest to dla nas najważniejsze. Zobaczymy natomiast, jak takie, jak ja to nazywam, logowanie dla leniwych skonfigurować. Klientem, na jakim dzisiaj pracuję, jest Windows 11, na no serwer to tradycyjnie już Ubuntu w wersji 18.04. Pamiętajcie, że na każdej innej wersji tej dystrybucji konfiguracja kluczy będzie wyglądać dokładnie tak samo. Pierwszy krok w całej tej zabawie, no to wygenerowanie pary kluczy. Te wygenerować można na kilka sposobów. Jednym z nich jest wykorzystanie konsoli PowerShell w systemie Windows oraz klienta usługi OpenSSH. To oprogramowanie od lat z powodzeniem domyślnie działa na windzie. Alternatywnie wykorzystać możemy zewnętrzne oprogramowanie, na przykład generator kluczy od PuTTY. My jednak pozostaniemy przy konsoli. Polecenie PowerShella, które umożliwi nam wygenerowanie pary kluczy, no to SSH myślnik Kagen. Do polecenia dodamy sobie jeszcze opcję T z parametrem RSA, a dzięki temu do utworzenia kluczy wykorzystany zostanie jeden z najsilniejszych algorytmów szyfrujących. Proces generowania kluczy rozpoczęty. Jeżeli u Was polecenie zwraca błąd, podobny do tego, który właśnie prezentuję Wam na ekranie, sprawdźcie, czy na Waszych windach działa klient OpenSSH. To można zweryfikować, przechodząc do opcjonalnych funkcji systemu Windows. Jeżeli wśród zainstalowanych dodatkowych funkcji nie będzie klienta SSH, no to trzeba go będzie doinstalować. Jest to banalnie proste. W jedenastce można to zrobić korzystając z opcji Wyświetl funkcję. U mnie wszystko działa, tak więc możemy kontynuować. Po wykonaniu polecenia, generator prosi nas o podanie nazwy dla kluczy. Ten monit pojawił się, ponieważ w poleceniu nie użyliśmy przełącznika, który pozwala nadać nazwy dla kluczy już na etapie polecenia. Jeżeli nie podamy tutaj żadnej nazwy, system stworzy klucze z nazwą domyślną, która widoczna jest tutaj. My na początek skorzystamy z tych nazw domyślnych, dlatego też Enter'em pominę ten monit. Na dalszym etapie generator pyta, jakim hasłem chcemy nasz klucz zabezpieczyć. My tego hasła teraz nie chcemy, tak więc ponownie pomijam monit o hasło, a także o jego powtórzenie. Ok, klucze wygenerowane. Zostały zapisane w profilu użytkownika, a dokładniej w katalogu o nazwie .SSH. Jeżeli wcześniej z kompa łączyliście się po SSH z jakimś serwerem, katalog o takiej nazwie już na tym kąpie będziecie mieć. Jeżeli takiego łączenia wcześniej nie było, no to program katalog sam sobie utworzy. W katalogu oprócz plików kluczy znajduje się jeszcze plik known_hosts zawierający informacje o tak zwanych odciskach palców serwerów, z którymi już po SSH z tego kompa się łączyłem. Dla nas nie jest on w tym momencie istotny. Istotne są natomiast dwa pozostałe pliki, czyli id_rsa oraz id_rsa.pub. Ten pierwszy plik no to klucz prywatny, drugi natomiast to klucz publiczny. Jako, że ma rozszerzenie Pub, czyli takie samo jak program Publisher dostępny w pakiecie Office, który ja akurat mam zainstalowany na tym kompie, widać tutaj takie powiązanie. Jeżeli na waszych kompach Publishera nie ma, nie zobaczycie takiego zapisu jak tutaj. To oczywiście nie stanowi żadnego problemu, wszystko będzie działać poprawnie. Klucze gotowe, możemy iść dalej. Teraz musimy dostać się do naszego serwera Ubuntu, tak aby utworzyć na nim katalog oraz przenieść klucz publiczny. Do tego wykorzystać możemy standardowe połączenie SSH wraz z hasłem. Odpalamy sobie nową kartę PowerShella, no i lecimy. Dla osób, które nie widziały drugiego odcinka, w którym omawiałem jak łączyć się po SSH, przypomnę tylko, że do zdalnego połączenia z wykorzystaniem tego protokołu wymagana jest oczywiście poza samym poleceniem jeszcze nazwa użytkownika, jakim logujemy się do zdalnego systemu, no a po małpie jego adres IP. Ja używam adresu localhost, ponieważ serwer działa na wirtualnej maszynie, która pracuje na moim kompie i jest tam ustawione przekierowanie portu dla usługi SSH. Jeżeli chcecie uzyskać więcej info na ten temat, odsyłam do drugiego odcinka z serii Ubuntu Server. Jest połączenie? Podajemy sobie zatem hasło. Wylądowaliśmy w katalogu domowym użytkownika, który jest adminem serwera, no i tutaj utworzymy sobie ukryty katalog o nazwie SSH. Co ważne, właścicielem tego katalogu musi być użytkownik, na którego się zalogowaliśmy. Tak więc nie wykonujemy polecenia tworzącego katalog na prawach sudo, tylko normalnie. Gdybyśmy takie polecenie wykonali na prawach sudo, no to wówczas właścicielem byłby ród, a tak być nie może. Katalog gotowy. Dla bezpieczeństwa zmienimy sobie jeszcze jego uprawnienia, tak aby tylko właściciel miał do niego dostęp. Do tego użyjemy polecenia CHMOD, tutaj już oczywiście z SUDO, z parametrami 7.00. 7 oznacza oczywiście pełny dostęp dla właściciela, a 2.0 zabraniają dostępu pozostałym użytkownikom. Na koniec jeszcze oczywiście nazwa katalogu. Gotowe. Sprawdźmy jeszcze, czy uprawnienia są poprawne. Jest ok, dlatego możemy iść dalej. Teraz, kiedy mamy już przygotowane miejsce dla klucza publicznego, musimy go jakoś na ten serwer z klienta przekopiować. Jeżeli pracujecie na Macach czy też klientach Linuxowych, dostępne będziecie mieć polecenie SSH Copy ID, które ułatwia kopiowanie kluczy. Jeśli natomiast tak jak ja pracujecie na windzie, no to trzeba to zrobić nieco inaczej. My wykorzystamy sobie do tego protokół SCP, który umożliwia kopiowanie plików na zdalne maszyny. Protokół jest bezpieczny, bo bazuje na SSH, tak więc kopiowanie kluczy odbywa się w zaszyfrowanym tunelu. Wracamy do konsoli PowerShellowej i tutaj zaczynamy od polecenia SCP. Dalej podajemy pełną ścieżkę do pliku klucza oraz jego pełną nazwę. Pamiętajcie, że kopiujemy klucz publiczny, tak więc musimy tutaj dodać jeszcze rozszerzenie. W dalszej części polecenia określamy parametry połączenia SSH, czyli nazwę użytkownika oraz adres IP. Na koniec po dwukropku musimy podać jeszcze miejsce, do którego kopiować będziemy plik na serwerze. Tak więc wpisujemy znak tyldy, która oznacza katalog domowy użytkownika, którym logować się będziemy do serwera, a dalej katalog, który przed chwilą utworzyliśmy. Na koniec podajemy jeszcze nazwę pliku Authorized Key, w którym nasz klucz publiczny będzie przechowywany. To jest domyślna lokalizacja. To tyle. Wykonujemy polecenie. Wprowadzamy jeszcze hasło użytkownika systemu Linux. No i po chwili klucz mamy już na serwerze. Tyle jeśli chodzi o podstawowy konfig. Zobaczmy, czy to nam zadziała. Wylogujmy się z naszego Linucha. Mhm. No i spróbujmy połączyć się na nowo. Działa. Zalogowani zostaliśmy bez konieczności podawania hasła. Szybko, łatwo i przyjemnie. Chwila konfigu i gotowe. Ok słuchajcie, tyle w tej części. Idziemy dalej. Tworząc naszą pierwszą parę kluczy, nie nadawaliśmy im unikatowych nazw, a co za tym idzie, system utworzył je z nazwami domyślnymi. Takie rozwiązanie jest spoko, kiedy mamy jeden klucz, którym logujemy się do jednego serwera. Jednak w przypadku, kiedy chcemy wykorzystać tą technikę do logowania się do wielu serwerów, potrzebować będziemy wielu kluczy, a klucze te rzecz jasna muszą mieć różne nazwy. Zobaczmy, jak taki scenariusz ogarnąć. Na początek usuwamy z serwera klucz publiczny, który już tam jest. Ten nie będzie nam już potrzebny. Co prawda system prawdopodobnie by go przy kopiowaniu nadpisał, ale ja nie chcę tutaj żadnych baboli, więc go po prostu usunę. Oczywiście, w momencie usunięcia klucza powróci możliwość logowania hasłem. Wracamy teraz do PowerShell'a i wygenerujemy sobie klucze o innych niż defaultowe nazwy. Użyjemy do tego oczywiście tego samego polecenia, co przed chwilą. Dodając jeszcze do niego opcję F, pozwalającą nadawać nazwy dla kluczy już na etapie polecenia. Parametrem tej opcji, tego przełącznika, będzie ścieżka do katalogu SSH wraz z nową nazwą dla kluczy, oczywiście w Windowsie. Lokalizacją, w jakiej teraz się znajduje na Windzie, jest profil użytkownika, tak więc nie muszę tutaj podawać pełnej ścieżki, wystarczy taka skrócona. Wykonujemy polecenie. Jak widzicie, tym razem monit o podanie nazwy się już nie pojawił, ponieważ tą nazwę UBU1 wpisaliśmy sobie już w poleceniu. Pojawił się natomiast monit o hasło, ale i tym razem pozostawimy sobie tę opcję pustą. Ok, klucz gotowy. Teraz przekopiujemy sobie na serwer nasz nowy klucz publiczny, wykorzystując ponownie protokół SCP, tym razem podając nową nazwę dla klucza publicznego. Klucz wysyłamy oczywiście do tej samej lokalizacji co poprzednio. Gotowe. Zanim ponowimy próbę logowania z nowym kluczem, wylogujmy się z poprzedniej sesji. Teraz ponowna próba logowania. I? Hmm. Jak widać, system żąda hasła, tak więc coś nie pykło. Nie pykło, no bo mamy inną niż standardowa nazwę klucza. Aby logowanie z kluczem o innej nazwie zadziałało, musimy przy połączeniu, oprócz loginu usera i adresu IP serwera, podać jeszcze ścieżkę i nazwę klucza, znajdującego się na kąpie lokalnym. To sobie możemy zrobić przy użyciu opcji małe i. Ścieżkę mogę tutaj zapisać w postaci skróconej, tak więc tylda oznaczająca katalog w profilu użytkownika Windowsa, no a dalej katalog.ssh, no i nazwa klucza prywatnego. Jak widzimy, teraz logowanie działa bez problemu. Sposób logowania z wykorzystaniem innych niż domyślne nazwy kluczy, jak mogliście zauważyć, nie jest specjalnie prosty i intuicyjny, no i może trochę zrażać. Na szczęście da się temu zaradzić i temat znacznie uprościć. Wystarczy utworzyć sobie plik konfiguracyjny, który wszystkie te parametry będzie miał zapisane i nie będzie konieczne podawanie przy połączeniu ich wszystkich. Zobaczmy zatem, jak taki plik ogarnąć. W katalogu, w jakim przechowujemy klucze, tworzymy plik tekstowy o nazwie config. Plik nie może mieć rozszerzenia, tak więc rozszerzenie TXT musimy koniecznie usunąć. Ok, teraz odpalamy plik z poziomu dowolnego edytora. Jasne, może być notatnik, nie ma problemu. No i zapiszemy sobie w nim kilka linii konfiguracyjnych. Zaczniemy od nazwy, wykorzystywanej później jako parametr do połączenia z konkretnym serwerem. Tę podamy sobie po frazie host. Nazwa jest dowolna, ja sobie zapiszę tutaj UBU1. W nowej linii, co ważne z małym wcięciem, dopisujemy opcję hostname. Jej parametrem może być nazwa domenowa serwera lub też jego adres IP. Ja wpisuję adres localhosta, no bo takim łączę się z moją wirtualną maszyną. Jeżeli macie swoje serwery na faktycznych IP-kach, no to oczywiście je tutaj podajecie. Opcja kolejna to nazwa użytkownika wykorzystywana do połączenia, a już na koniec lokalizacja pliku klucza prywatnego. Tutaj również możemy użyć skróconego zapisu ścieżki. Nie ma żadnego problemu. Opcjonalnie można jeszcze tutaj dodać również numer portu, jeżeli wasz serwer SSH nie pracuje na domyślnym porcie, czyli 22. U mnie port jest standardowy, tak więc tej opcji nie będę potrzebował. Zapisujemy zmiany w pliku no i przechodzimy na testy. Teoretycznie, teraz do połączenia powinna wystarczyć komenda SSH wraz z nazwą, którą wpisaliśmy w opcji host w pliku konfiguracyjnym. Sprawdźmy. Ups, znowu mamy babola. Komunikat o błędnych uprawnieniach do pliku config nie pojawia się często, jednak jak widzicie, czasami się zdarza. Nie jest to absolutnie żaden problem, wystarczy pogrzebać nieco w uprawnieniach do tego pliku i będzie Git. Odpalamy sobie zatem jego właściwości, wybieramy zakładkę zabezpieczenia, no a dalej klikamy w zaawansowane. Kluczem do rozwiązania problemu jest usunięcie wszystkich użytkowników i grup z tej listy, poza oczywiście użytkownikiem, na którym jestem teraz zalogowany. U mnie jest to użytkownik o nazwie Ubuntu 9. Aby to zrobić, musimy najpierw wyłączyć dziedziczenie. Absolutnie nigdy nie wybierajcie opcji usunięcia wszystkich uprawnień, bo trzeba je będzie dodawać ręcznie, tylko opcję konwersji. Ok, teraz możemy już z listy usunąć wszystkie podmioty, pozostawiając tylko użytkownika Ubuntu 9. Ok, zapisujemy zmiany. No, i pora na ponowne testy. Tak jest, teraz wszystko działa jak należy. Zdecydowanie wartą, moim zdaniem, opcją pliku config jest możliwość zapisania parametrów połączeń do wielu serwerów. Zazwyczaj admin ma pod swoją kontrolą więcej niż tylko jeden serwer, a dzięki odpowiednim zapisom w tym pliku połączenie do każdego można realizować tylko za pomocą nazwy zapisanej w opcji host. Zobaczmy, jak to działa. Drugi serwer mam już uruchomiony i skonfigurowany do logowania po kluczu, a nazwa tego klucza to UBU2. Sprawdźmy, czy będzie działać. Jest. Udało się zalogować. Oczywiście konfiguracja logowania po kluczu tutaj wyglądała dokładnie tak samo jak przy pierwszym serwerze, dlatego jej wam oszczędziłem. Jako, że konfig mamy tutaj gotowy, pozostaje nam jeszcze uzupełnić plik o odpowiednie zapisy. Skopiuję sobie zawartość, no i wkleję ponownie, zmieniając tylko parametry. Gotowe. Plik uzupełniony. Czas na testy. Polecenie SSH, a dalej nazwa serwera zapisana w pliku. Jest. Zostaliśmy wpuszczeni bez hasła, a to znaczy, że wszystko działa. Ok moi drodzy, czas na ostatni akt dzisiejszego odcinka. Korzystanie z kluczy SSH może zwiększyć bezpieczeństwo naszego serwera, pod warunkiem oczywiście, że zadbamy o ich odpowiednie zabezpieczenie. Szczególnie jest to ważne w przypadku kluczy prywatnych. Jeśli je utracimy albo ktoś je nam wykradnie, no to może być kłopot. Jak zatem zadbać o bezpieczeństwo kluczy? No po pierwsze trzeba posiadać ich kopie zapasowe. To bez dwóch zdań najważniejsza sprawa. Po drugie, dobrze jest klucz prywatny zabezpieczyć hasłem. To można zrobić na etapie generowania. Wówczas nawet jeżeli ktoś klucz wykradnie, to bez hasła nie będzie mógł go wykorzystać. Zobaczmy zatem, jak klucz takim hasłem zabezpieczyć. Konfig wykonamy sobie ponownie z wykorzystaniem pierwszego serwera Ubuntu. Na początek wywalamy z niego stary klucz publiczny. Następnie wracamy do PowerShell'a no i generujemy nowy klucz. Tym razem ponownie wykorzystamy nazwy defaultowe. Klucz prywatny o defaultowej nazwie już istnieje na moim kąpie, jego nie wyrzuciłem, dlatego teraz system pyta, czy ma go nadpisać. Oczywiście wybieramy Yes. No i teraz możemy już nadać hasło dla naszego klucza prywatnego. Pamiętajcie, aby było długie i silne. Obecnie zaleca się stosowanie haseł powyżej 16 znaków. Gotowe. Powtarzamy hasło. No i klucze gotowe. Klucz publiczny ponownie kopiujemy na serwer. No i teraz próba logowania. Tym razem, dzięki temu, że klucz zabezpieczony jest hasłem, musimy je przy logowaniu podać. Udało się, jesteśmy zalogowani. Teraz pojawia się pytanie o sens takiego konfigu. No po co nam klucz, skoro i tak musimy podawać hasło? No i to jest słuszne pytanie, no bo nie po to konfigurowaliśmy kluczy, aby teraz podawać jeszcze hasła. Na szczęście i to da się obejść i mówiąc ogólnie zapamiętać hasło w systemie, a dzięki temu nie będzie trzeba go podawać za każdym razem. Wracamy do PowerShella i wykonujemy polecenie SSHN wraz ze ścieżką do klucza prywatnego. Ups, znowu bubble. Taki komunikat prawdopodobnie pojawi się na większości maszyn. Oznacza on, że usługa agenta OpenSSH w systemie Windows jest wyłączona, no i należy ją uruchomić. Aby to zrobić, przechodzimy do usług systemu Windows. Trzeba mieć prawo admina, aby się tutaj dostać. No i dalej odszukujemy usługi agenta OpenSSH. Tutaj zmieniamy sposób uruchamiania usługi na ręczny, no a następnie samą usługę uruchamiamy. Zapisujemy zmiany, wracamy do Powershella, no i ponownie wykonujemy polecenie. Podajemy jeszcze hasło, no i gotowe. Teraz już, przy logowaniu do zdalnego systemu, takie hasło nie będzie potrzebne. Dokładnie tak jak widzicie. Na koniec jeszcze jedna kwestia. Przy takim konfigu nadal możliwe jest logowanie za pomocą hasła. W sytuacji, kiedy pojawi się jakiś problem z kluczem, system w momencie próby logowania zażąda takiego hasła. Taką sytuację na wideo przerabialiśmy, kiedy jeden z kluczy nam od razu nie zaskoczył. W mojej ocenie takie rozwiązanie jest optymalne. Normalnie logujemy się z klucza, ale jak coś się wywali, logowanie hasłem nadal będzie możliwe, no i nie utracimy dostępu do systemu. Gdybyście wy jednak chcieli skonfigurować swój serwer tylko do logowania przez klucz, no to należy zmienić ustawienia usługi SSH. Te siedzą w pliku sshd-config. Na samym dole tego pliku znajduje się opcja password authentication, którą trzeba ustawić na no. Dokładnie tak. Po zapisaniu zmian w pliku oraz restarcie usługi logowanie z hasłem nie będzie już możliwe. Ok moi drodzy, to tyle ode mnie na dzisiaj. Dajcie znać, czy takie rozwiązanie uważacie za ciekawe lub być może już je stosujecie i macie jakieś rozważania na ten temat. Serdecznie dziękujemy naszemu dzisiejszemu partnerowi za wsparcie kanału, no a także wszystkim patronom wspierającym nas od lat. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiam.